Piotr Herman, Szpiegul.pl, cześć, za oknem, nie powiem nic na razie o pogodzie, za oknem jakiś tłumik strasznie mi warczy, ktoś naprawdę niemiłosiernie katuje auto, nie wiem co się dzieje, być może nawet to słyszysz przy zamkniętym oknie, słychać to doskonale, o, tłumiki sportowe, nie? Jeżeli chodzi o pogodę, to u mnie dzisiaj końcówka lata, początek jesieni, pochmurno, chłodno, ale nie zimno, jest przyjemnie. Przyjemnie jest tak byle jak, czyli jest harmonia pełno zachowana, nie? Ale nie będę przedłużał, bo dzisiaj mamy potężny, duży temat w szpiegu i zacznę jak karabin maszynowy zaraz strzelać, przepraszam za chrypkę, ale coś mi się tam ustawia. Ja do tego jeszcze dzisiaj muszę usiąść i popracować nad scenariuszem do podcastu OSS Okiem służb specjalnych, który już będzie w środę nowiutki odcinek. Taki jest plan do tego pracuję nad, muszę poszlifować po, po, po strasznie te moje rozdziały w książce dotyczącej wywiadu i analizy w biznesie co jeszcze, co jeszcze, no nad szpiegulajfami muszę też pracować bo to nie jest tak, że ja nie pracuję do każdego szpiegulajfa muszę się również przygotować, żeby bez sensu nie, nie zabierać Twojego czasu Twój czas jest równie cenny jak mój, jeżeli nie bardziej, prawda? <laughs> Przepraszam To teraz może zacznę od tego co było w czwartek? W czwartek dałem taką zajawkę, bo w czwartek nie było szpiegu LIFE, i dałem taką zajawkę, taką yy, infobriefing dotyczący yy, rajów podatkowych i ich wykorzystania w działalności szpiegowskiej, w robocie szpiegowskiej, czyli w działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej. Yy, a właściwie to ja ci dzisiaj opowiem, żeby było wiadomo, o czym ja mówię. Ja mówię o hipotetycznych możliwościach, jakie dla roboty wywiadowczej i kontrwywiadowczej, ale w przypadku kontrwywiadu ofensywnego dają tak zwane Raje podatkowe. Jak ja już powiedziałem to w czwartek, że ja nie lubię tej nazwy. W czwartek? Nie, ja w piątek to tłumaczyłem. Dobra. Ja nie lubię tej, nie lubię tej nazwy, dlatego że raje podatkowe pokazują tylko jedną małą cechę, którą dają te, te kraje, te obszary, które nazywamy raj, rajami podatkowymi. One wskazują tylko na to, że tam można robić optymalizację podatkową. A to jest nieprawda. To jest, to jest nieprawda. Te, te, te obszary zajmują się, mają znacznie więcej, znacznie więcej możliwości, co ci dzisiaj pokażę. Natomiast no co raje podatkowe to to, to miałoby wyznaczać tylko podatki niższe? konkurencyjne wobec, tak jak mają kraje inne, no bez sensu. No jeszcze oczywiście kojarzy się z praniem pieniędzy, bo chyba edukacja już poczyniła takie postępy, że to jednoznacznie kojarzymy, że o, uwaga, to może być pranie pieniędzy, a i jednocześnie, ponieważ ten sam młotek używa się do finansowania terroryzmu, co nie jest dobrym rozwiązaniem, właśnie to nie jest dobre rozwiązanie, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu w ten sam sposób rozwiązywane, to nie działa. To nie działa, bo raje podatkowe, tak, no, służą do prania pieniędzy i służą również do, do przesyłów, transferów finansowych, które służą do yy, finansowania terroryzmu. Zresztą nie tylko transferów, tam yy, produkuje się pieniądz, bo pieniądz się robi na obrocie pieniądzem. I, 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 I do tego służą. Natomiast, no, no tak jak mówię, yy, to nie są raje podatkowe. To nie są raje podatkowe, to jest bardzo zła nazwa. Ja proponuję zupełnie inną. Dlaczego? Bo obszary offshore, czyli obsz offshore, czyli na morzu. Obszary gdzieś na morzu. I tak było w przeszłości. No choćby słowetne Królestwo Piratów na Karaibach. Zresztą jest świetny serial dokumentalny na Netflixie o Królestwie Piratów. Polecam. Dobrze zrobione. No ale to są właśnie no czy początki, to nie wiem, bo ja się w historię offshore nie, nie wgłębiałem. Na pewno początki nowożytnych, nowożytnych obszarów offshore. A dzisiaj bywa różnie, dlatego że co do zasady, to większość tych obszarów znajduje się przy brzegu jakiejś wielkiej wody, ale niekoniecznie. Natomiast tereny w głębi kraju na kontynencie, na kontynentach, zwane były onshore. I tutaj panowały mniej lub bardziej, a zwykle ta druga możliwość bardziej. Restrykcje różne dotyczące spraw podatkowych i płacenia i prowadzenia biznesu. Te dwie kwestie mm, znacznie lepiej były rozwiązywane w tak zwanych rajach podatkowych od tej właśnie chwili, w tym odcinku, a i w ogóle nazywanych przeze mnie po prostu offshore. Ja przestaję nazywać raje podatkowe, mówię offshore. O ich wykorzystaniu do celów mm, podatkowych, legalizowania kasy, możesz sobie poczytać naprawdę w różnych opracowaniach i, i tego nie poruszam. Poruszam tylko wykorzystanie ich w robocie w robocie wywiadowczej i kontrwywiadowczej. Powiedziałem właśnie, choć, że chodzi o kontrwywiad ofensywny. Być może nie wiesz, o co chodzi. Chodzi o to, że kontrwywiad defensywny... Znaczy, co do zasady, traktujemy, że wywiad pracuje poza granicami danego kraju, a, wy, a kontrwywiad, w, przepraszam, wywiad pracuje poza granicami danego kraju, a wywiad w granicach danego kraju. To jest bardzo fajny, stary podział, zupełnie bezsensowny we współczesnym świecie. Zresztą on był równie bezsensowny 100 lat temu. Dlatego, że wywiad nie, nie da rady pracować tylko i wyłącznie poza granicami kraju, on musi pracować również na terenie kraju, którego jest częścią, częścią administracji państwowej, którego jest. No i jeżeli chodzi o kontrwywiad, no to prowadzenie kontrwywiadu defensywnego zdecydowanie to, to działa na terenie kraju, ale jeżeli wywiad ofensywny, kontrwywiad ofensywny prowadzi się poza granicami kraju. To się naprawdę nie różni od roboty wywiadowczej. To są tylko jakieś naukowe, nie wiem, podziały, które ludzie nie znający się na tym sami sobie wbijają do głowy. I tyle, ja nie będę dzisiaj na ten temat <laughs> szczególnie mówił, bo, bo być może jeszcze zahaczę później, jak coś mi wyskoczy, ale to tak, żeby dla Twojej wiadomości, wywiad ofensywny oraz wywiad, one działają poza granicami kraju. I istnieją dwa, dwa takie rodzaje eksploracji offshore przez służby specjalne. Pierwszy to jest zbudowanie wpływu, czyli kontroli z uwagi na interes państwa, a konkretnie to interes fiskusa, polegający na utracie dochodów spowodowanej wykorzystaniem, wykorzystaniem jurysdykcji stosujących, no, z punktu widzenia danego państwa, szkodliwą konkurencję podatkową. Na przykład głośna była akcja niemieckich służb specjalnych, wywiadowczych konkretnie, a także skarbowych, czyli fiskusa, wymierzona w obywateli RFN, które, którzy ukrywali swoje dochody przed niemieckim fiskusem na terenie Liechtensteinu. Uwaga, Liechtensteinu, tak, tak, to jest również offshore. Wykorzystanie, to jest, to, to jest jedno, a drugie, drugi obszar, to byłoby wykorzystanie możliwości offshore jako solidnej bazy do zbudowania instytucji przykrycia i o tym właśnie w Szpiegu Life'ie dzisiaj. Bo bardziej um, niż korzystny system podatkowy, Interesuje nas w tym kontekście e, możliwość poufności przy ukryciu e, zarówno wszelkiego rodzaju własności, powiązań, e, jak i ukryciu konkretnych osób, danych osobowych. Tak, tak, to, się, to właśnie do tego służą owsio. Teraz może szybciutko wyjaśnię, na czym polega... O matko, 8 minut już gadam. Na czym polega różnica pomiędzy anonimowością a poufnością? Otóż dane zanimi, zanonimizowane mówię o danych osobowych, powodują, że nigdy nie da ich się powiązać z, z konkretną osobą. To już obcięte jest to powiązanie, nie ma możliwości zidentyfikowania, o jaką osobę chodzi. To jest zanonimizowanie. Natomiast, co mm, do zasady oczywiście, poufność oznacza, że te dane są ukryte, często bardzo dobrze ukryte, ale da się odtworzyć powiązanie z konkretną osobą, da się te dane osobowe przypisać do konkretnej osoby. Nawet jeżeli jest to bardzo trudne lub bardzo kosztowne. Dlatego ja mówię o poufności, a nie o anonimowości, jak często można przeczytać w, yy, o, o offshore. Nie, tam nie ma anonimowości. Tam jest poufność. Bardzo wysoko, bardzo wysoko, często na bardzo wysokim poziomie. A dlaczego? Bo offshore to są tak. Dobra, niskie podatki, to już mówiłem, ale to nas nie interesuje w tej chwili. Tajemnica bankowa. Tajemnica bankowa chroniąca w bardzo szerokim zakresie: poufność inwestorów, poufność transakcji, karalne jest tam uzyski. U, karalne jest tam o słowa mi brakuje. E, kliknąłem. No, o Udzielanie. Karalne jest udzielanie informacji o prawdziwych właścicielach, o tych transakcjach i tak To jest karalne. To jest kodeks karny na to. Poza tym sta, tam te kraje to mają stabilny, wystarczająco stabilny system polityczny, system gospodarczy. Poza tym na terenie tych krajów funkcjonują lokalne podmioty wyspecjalizowane w obsłudze prawnej spółek owsio, Nie tylko zresztą spółek, wszelkich podmiotów owsio Na przykład, na przykład poprzez podsuwanie osób, które wykonują powierzoną im czynność. Oczywiście za to trzeba zapłacić. I te osoby biorą na siebie, że one są właścicielami, może się wydawać tak dalej. No nie widać tych prawdziwych. To jest właśnie zachowanie tej poufności i stosowanie metod ich ma maskowania. Maskowania tejże poufności. Oznacza to, że niesłychanie trudno jest wyrwać jakiekolwiek informacje o faktycznych osobach stojących za poszczególnymi biznesami. To po prostu kosztuje po pierwsze służby, po pierwsze czas, a po drugie to kosztuje kasę. Często bardzo, bardzo dużą kasę. Przy czym i nawet dla Państwa dobrze jest policzyć, bo jeżeli mówimy o. Popatrzę, co się dzieje z oknem. Kurier przyjechał. Jeżeli chodzi, jeżeli Państwo sobie policzy, jakie ma straty z tytułu podatków, które uciekają z kraju i tych kilka milionów, które trzeba zapłacić za daną za informację, mówimy o bazach danych. No to dla Państwa może się opłacać. W przypadku Niemiec było to bardzo opłacalne. Dużo więcej podatków <laughs> ściągnęli, podatków i kar, oczywiście, niż, niż zapłacili za całe bazy danych z Liechtensteinu. Ale to już tak, tak tylko mówię. Dobra. My dzisiaj wchodzimy w zupełnie nową erę działań wywiadowczych. Zupełnie nową. Stare, cały czas stosowane metody organizacyjne. One można spokojnie je pożegnać. Im szybciej, tym lepiej. To znaczy co? Te szkoły wywiadowcze z klasami. Zatrudnianie w agencjach wywiadowczych. Przelewy bankowe i tak dalej. To to jest w ogóle bez sensu. To jest dobre dla różnego rodzaju, dla różnych rodzajów biur, czyli oficerów biurowych oraz dla funkcjonariuszy, którzy prowadzą, prowadzą działających pod przykryciem, prowadzą różnych nielegałów. Oczywiście w różnych krajach jest to różnie rozwiązane i, 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 i o tym mówimy w odniesieniu do, do wszystkich krajów. Moim zdaniem, budowa przykrycia, w ogóle przykrycia, to jest przyszłość. No przykrycia nielegałów, tak, tak? Czyli że funkcjonariusze, którzy prowadzą daną pracę wywiadowczą, kontrwywiadowczą, wywiadowczą, formalnie w żaden sposób nie można ich skojarzyć z daną służbą. O to właśnie chodzi. I to jest klucz tego, co należy zapewnić w nowych służbach, w nowoczesnych służbach, bo, bo ja nie nawołuję do, do nowych służb, tak jak do tak, politycznie w ogóle, o nic nie ruszam politycznie. Chodzi mi o nowoczesne służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze, tam gdzie kontrwywiad ofensywny jest rozwinięty tak samo jak kontrwywiad defensywny. Dlaczego budowanie przykrycia to jest przyszłość? oczywiście szerzej rozumiane niż samo budowanie przykrycia, bo to to to, to, to co powiedziałem, tak. E, dlatego że współczesna technologia identyfikuje ludzi rewelacyjnie. Biometria, rozpoznawanie twarzy, głosu, e, poruszania się, zachowania no No to to jest po prostu w przypadku wyjazdu funkcjonariusza na jakiś innym paszporcie to go i tak zidentyfikuje, no, no, bez sensu zupełnie to się robi, a jeżeli jeszcze się to udaje, to już niedługo nie będzie się udawało, prawda? Więc trzeba robić to, co służby specjalne wielu poważnych państw stosują od dawna. Po prostu nie ma powiązań pomiędzy człowiekiem X, że on kiedykolwiek miał coś wspólnego z jakąkolwiek służbą wywiadowczą dla jakiegoś kraju, czy kontrwywiadowczą jakiegoś kraju, tego nie może być. A jeżeli jest i dochodzi do spalenia, to ten człowiek już niestety jest spalony i staje się, ładnie to mówiąc, biurwą. I takiego można już ukadrowić. To znaczy nie ukadrowić, bo on jest kadrowy cały czas, ale można go ujawnić, bo to właśnie o to. O to przede wszystkim chodzi. Ale to jest w ogóle odrębny temat dotyczący służb specjalnych nowego wzoru. Nawiązując oczywiście do tego, co robi Jacek Bartosiak i Strategic Future w przypadku armii nowego wzoru. Ja <noise> mówię o służbach specjalnych nowego wzoru. No, trzeba opracować zupełnie nową koncepcję. Totalnie zupełnie nową koncepcję. To, co jest teraz nie tylko u nas, w większości krajów, ale przede wszystkim u nas, o, w Polsce, bo nas interesuje Polska. To już jest przeszłość i my żyjemy przeszłością. A jak długo będziemy żyć przeszłością, tak długo będziemy mieć takie, a nie inne wyniki takie i takie. Ja nie, nie, nie oceniam, żeby proszę mnie zrozumieć, nie oceniam dobrze, nie oceniam źle. Ja tylko oceniam, że to na pewno będzie coraz mniej efektywne i z tym trzeba robić coś już już teraz. A na obszarze Offshore można stworzyć osobę i zalegendować ją skonstruowanym odpowiednio biznesem. I według sposobu zastosowania spółki Offshore możemy podzielić te spółki na takie trzy rodzaje, w tym grafice briefingu z czwartku znajdziesz, to są spółki inwestycyjne, handlowe doradcze, spółki inwestycyjne, to one służą do udzielania formalnych pożyczek, do wykonywania płatności, gwarancji, no nie wiem, ochrony aktywów przez pośrednictwo własnej pożyczki i tak dalej. Spółki handlowe, znane doskonale, import, eksport, pośrednictwo, czyli zazwyczaj handel z samym sobą, bo na tym to polega. I spółki doradcze, działające często, doradcze, konsultingowe, działające bardzo często właśnie w połączeniu z inwestycyjnymi no tu chodzi o opłaty za konsultacje, za osoby, za, czyli jakiegoś rodzaju interim manager, no różne, różne, różne kwestie. Istnieją również spółki holdingowe, które posiadają nad spółkami, no byśmy powiedzieli, zależnymi, również w innych jurysdykcjach niż zarejestrowana ta spółka holdingowa, pełną kontrolę, pełną kontrolę zarządzają nimi. No i w przypadku właśnie holdingowi należy to odróżnić od czegoś, co się nazywa trust trust. Tak się pisze. Trust. Czyli taka forma zrzeszania się różnych firm, w wyniku której te podmioty zrzeszone tracą swoją samodzielność. Właściciele są akcjonariuszami trustu, a na czele tego trustu stoi zarząd. Czyli polega na tym, że osoba fizyczna albo prawna jest cały czas właścicielem aktywów, ale nie zarządza nimi. W jej imieniu i dla jej dobra Zarządza nimi jedna lub więcej osób. No i tu mówimy właśnie o zarządzie. Po co? Dla maksymalnej ochrony aktywów i praw własności. To jest idealny instrument do unikania płacenia podatku spadkowego i wszelkich procedur prawnych związanych ze spadkiem, a w naszym, z naszego punktu widzenia? Nie wiem, czy dostrzegasz to. Trust, będący instytucją przykrycia, on doskonale, jeżeli coś się stanie komuś, kto występuje jako właściciel, to nie ma żadnego znaczenia. Nadal, nadal jest nad, pełna kontrola nad takim podmiotem. No to, to jest po prostu genialne. To jest po prostu genialne. <laughs> I najważniejszy, najważniejszy jest moment wyboru odpowiedniego zarządcy, do którego musi być stuprocentowe zaufanie. Istnieje również, istnieją również mm, licencje ubezpieczeniowe. Zresztą jest cały ich szereg. Podstawowymi są dwie takie licencje, tak? Ogólne, nieograniczone mogące prowadzić usługi publiczne, a także wewnętrzne, zwane ograniczonymi. One dotyczą, że można prowadzić usługi ubezpieczeniowe tylko wobec podmiotów wymienionych w tej licencji. Po co to jest? No w biznesie dla rozwoju eksportu, czyli ekspansji na mniej rozwinięte rynki, gdzie można zakładać wysokie ryzyko i straty. Wysokie ryzyko i straty. I te straty znacznie lepiej włączyć do kosztów podatkowych, gdyż uiszczone ubezpieczenie Pozostaje cały czas w zyskach całego holdingu i nie jest obciążone zwykle podatkiem dochodowym. Czy w przypadku yy, działań szpiegowskich to jest istotne? Tak, tak. Dlaczego? Dlatego, że osoba, która prowadzi działalność wywiadowczą, w takim przypadku również musi normalnie zarabiać, bo jeżeli nie, no to trzeba cały czas zasilać takie, takie, taki podmiot. I to też można robić. Dlaczego nie? Można to robić, natomiast przy okazji można również zarabiać i zatrudniać do tego ludzi. Ale, ale poczucie bogactwa i siły ekonomicznej w oczach osób trzecich, tak, daje, wzbudza bankowość. A większość banków offshore nie podlega żadnym formom obciążenia podatkowego. To jest fajne, nie? Licencję wewnętrzną, bankową licencję wewnętrzną uzyskuje się zazwyczaj w sposób standardowy i to nie ma żadnego problemu, a licencja pełna lub też częściowo ograniczona, albo ogólna lub międzynarodowa jest już znacznie bardziej wymagająca co do wysokości majątku podstawowego. Taki rodzaj licencji, on umożliwia prowadzenie międzynarodowych usług bankowych, a banki offshore, nie wiem czy o tym wiesz, mają na świecie dobrą markę. No i też nie podlegają często różny, żadnym formom obciążeń podatkowych, a różnego rodzaju banki, rów, znane ci banki, tak, mają również, są również rejestrowane w rajach podatkowych, też mają swoje, nazwijmy to, spółki zależne tam. Dają możliwości ogromne. Te banki, oprócz prestiżu zwykłego, obsługę bankową, nie wiem, wydawanie letters of credit, gwarantowanie obligacji własnych, wystawianie, nie wiem, poręczeń, Tańsze kredyty, i tak dalej, i tak dalej. A włączenie takiej spółki bankowej do holdingu, tak, powoduje wzrost autorytetu i imię takiej grupy finansowej jako poważnego i takiego ekonomicznie bardzo silnego organizmu. No a czy trzeba coś więcej dla dobrej przykrywki działań wywiadowczych? No nie trzeba, nie trzeba, to jest genialne. Obszary obszary oczywiście dają również inne możliwości, Także nas interesujące pod kątem roboty szpiegowskiej. W można zarejestrować samochody, w tym te drogie i luksusowe. Już nie mówię o oszczędnościach podatkowych, ale na przykład o identyfikowaniu kierujących przez służby różnych państw. To kosztuje czas, a bardzo często duże pieniądze. Poufność, cały czas to mówię. Podobnie sytuacja ma miejsce w przypadku statków czy samolotów. Także działalność wywiadowczą. Można zalegendować pod pozorem prowadzenia w offshore spółek nierentownych bądź fundacji, tak? A chyba o wpływie NGO, czyli tych organizacji pozarządowych na politykę państw, to dzisiaj chyba już nie trzeba przekonywać. A to, że państwa bardzo się tym interesują i nawet wysyłają swoich przykrywkowców, no mówię o sytuacjach chociażby, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii, to chyba też, jeżeli mam powiedzieć, daj znać, a ja opowiem o, o takim przykrywkowcu, który rozpo, rozpracowywał taką organizację pozarządową w UK. Natomiast, no, no to się po prostu dzieje, to jest. A takie możliwości dają ofsho. I w końcu można uzyskać drugie obywatelstwo i drugi kolejny paszport. A jeśli jest taka potrzeba, to później wymienić na inny, na kolejny i zgubić po drodze ten kraj wyjściowy. I taka jeszcze ciekawostka, może, bo już 21 minut mówię, taka ciekawostka związana może niekoniecznie z offshore, choć dotycząca wysp na oceanie naszej wyobraźni. Istnieje coś takiego jak kamuflaż paszport. On pozwala ukryć przepraszam, uderzyłem w stół on pozwala ukryć swoją tożsamość pod innymi danymi osobowymi. Chodzi o taki komplet bardzo wysokiej jakości dokumentów przypominających paszport. Legitymację ubezpieczeniową, nie wiem, kartę klubową, prawo jazdy, no każdy dokument, jaki sobie wymyślisz. Ale przypomina, to nie jest kopia, to nie jest egzemplarz kolekcjonerski w żadnym wypadku. To tylko przypomina artysta, który stworzył coś takiego, <grych> po prostu stworzył od podstaw. Często te paszporty, jeżeli to są te camouflage passports, Yy, czyli dokumenty przypominające paszport żeby nie było yy, to, to są bardzo wysokiej jakości dokumenty one opiewają na kraje, które w ogóle nie istnieją lub nie istniały, albo istniały w przeszłości jak na przykład Rodezja no dzisiaj ten kraj przecież już nie istnieje ale takie kraje są dlatego też te dokumenty nie służą w żadnym wypadku do podróżowania, one nie służą do przekraczania granic, bo człowiek zostanie od razu wyłapany i, i to, to, jest, to jest przestępstwo to jest przestępstwo to przestrzegam. Natomiast dają one sporo możliwości już wewnątrz w kraju, na terenie którego przebywamy. Na przykład, do czego? No, na przykład do zameldowania się w hotelu, takim, takiego poufnego zameldowania. Oczywiście nie tylko w robocie szpiegowskiej można coś takiego wykorzystywać, bo osoby znane, Osoby, no nie wiem, artyści znani bardzo no często zdarza się, że korzystają z różnego rodzaju sposobów meldowania, takich, żeby nie można było stwierdzić, że artysta A czy biznesmen X przebywa w danym hotelu, bo jest zameldowany pod zupełnie innym imieniem, nazwiskiem i nieistniejącym krajem. O czym w hotelu można, mogą również tego nie wiedzieć, albo nie chcieć wiedzieć to obywa różnie. Jest to przydatne i jest to wykorzystywane. Nie jest to do końca związane z offshore, ale jednak, ale jednak w jakiś sposób, no, ma związek. Czy to jest legalne? Ja mówię cały czas dzisiaj o robocie szpiegowskiej. Kropka. Cóż jeszcze mogę? Aha, bo ponadto jest taka fajna rzecz, bo mm, posiadając konto bankowe offshore, można posługiwać się kartą, czy debetową, czy kredytową, która, yy, yy, możliwość identyfikacji i powiązania z osobą wykonującą daną transakcję bywa mocno problematyczne, kosztuje czas i kosztuje często pieniądze. Zaś niektóre z tych możliwości, o których dzisiaj ci opowiedziałem, jakie dają obszary off offshore, oferuje również Darknet, ciemna sieć. Niektóre. A ciemna sieć w ogóle jest demonizowana, o czym również kiedyś opowiem, bo jeszcze nigdy w życiu tak długo nie mówiłem, jest prawie 125 minut, więc ja chciałbym się z Tobą dzisiaj pożegnać, życzyć Ci miłego dnia, całej masy takiej pozytywnej energii. Do usłyszenia, do zobaczenia, Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!